W poprzednich filmach mówiliśmy wiele o iloczynie skalarnym wektorów, czyli była to taka operacja, która dwóm wektorom, które w ogólności mogły mieć no dowolną ilość współrzędnych, czyli piszę tutaj należą do Rn, ta operacja dwóm wektorom przypisywała liczbę, która była oznaczana przez a kropka b, no i ta liczba była nazywana iloczynem skalarnym wektorów, no właśnie od tego, że wynikiem takiego iloczynu skalarnego wektorów była liczba, czyli skalar. Teraz ta operacja miała szereg własności, o których w tej chwili nie będziemy mówić, natomiast tematem tego filmu będzie inny rodzaj iloczynu, inna operacja na wektorach, mianowicie iloczyn wektorowy. I co to takiego jest iloczyn wektorowy? Więc znowuż jest to coś, co dwóm wektorom, prawda, przypisuje ich iloczyn wektorowy, który oznaczamy przy takim krzyżykiem A krzyżyk B. No właśnie, teraz w przeciwieństwie do iloczynu skalarnego, który jest określony dla wektorów o dowolnej ilości współrzędnych, iloczyn wektorowy jest określony dla wektorów o trzech współrzędnych, czyli to są takie wektory w przestrzeni A, B należy do R3. I teraz wynikiem takiego iloczynu wektorowego dwóch wektorów jest również wektor, który też ma trzy współrzędne, czyli widać już tutaj główną różnicę, iloczyn skalarny dwóch wektorów jest liczbą, natomiast iloczyn wektorowy możemy liczyć tylko dla wektorów o trzech współrzędnych i wynikiem takiego iloczynu wektorowego jest wektor. Teraz istnieją pewne naturalne uogólnienia tego pojęcia, ale wtedy na przykład w R4 można mówić o iloczynie wektorowym trzech wektorów. Nie ma sensu mówienie o iloczynie wektorowym dwóch wektorów w R4. Podobnie w R5 możemy mówić o iloczynie wektorowym czterech wektorów, no ale to taka dla zainteresowanych. W każdym razie to nie będzie tematem tego filmu. I teraz co to takiego jest ten iloczyn wektorowy? Więc napiszemy teraz wzór, więc niech wektor A ma tam swoje współrzędne, prawda? Trzy współrzędne A1, A2, A3. Wektor B ma współrzędne B1, B2, B3. Teraz iloczyn wektorowy A i B, czyli A razy B, to będzie wektor i teraz wypisuję, jak obliczamy kolejne współrzędne tego wektora. Więc pierwsza współrzędna to będzie tak, A2, B3 minus A3, B2. A3, B2. Taki dziwny wzór. Ja potem podam pewien sposób, jak zapamiętać łatwo ten wzór. On będzie się, wydaje się dosyć skomplikowany na pierwszy rzut oka, ale potem podam sposób, jak łatwo zapamiętać tutaj. Czyli popatrzmy, to jest taki wyznacznik jakby takiej macierzy 2 na 2, która powstaje z tej macierzy, jak ustawimy te wektory w macierz, to mamy taką macierz o dwóch kolumnach i trzech wierszach i teraz to jest wyznacznik takiej macierzy, jak skreślimy pierwszy wiersz, prawda? A2, B3 minus A3, B2. Teraz mogłoby się wydawać, że no dobrze, to znaleźliśmy regułę, to teraz pewnie druga współrzędna to będzie taka, że jak skreślimy drugi wiersz, to będzie A1, B3 minus A3, B1. No ale niestety życie nie jest tak proste, albo ta reguła nie jest prawdziwa, mianowicie jest na odwrót, znak jest zmieniony. Czyli druga współrzędna tego iloczynu wektorowego, to ona będzie dana przez, no właśnie, nie A1, B3, tylko A3, B1 minus A1, B3. A1, B3. No i wreszcie trzecia współrzędna, to znowuż będzie już teraz tak, jakbyśmy skreślili ten trzeci wiersz, wtedy mamy A1, B2 minus A2, B1. Czyli mamy tak, A1, B2 minus A2, B1, czyli A1, B2 minus A2, B1. Taki to jest wzór. I od razu chciałem pewną, z tego wzoru można łatwo, pewną istotną własność tego iloczynu
zobaczyć. Mianowicie, co to będzie, jak chcę policzyć b razy a, czyli zamienię miejscami te wektory. To co nam mówi ten wzór? No popatrzmy, to znaczy, co ja muszę zrobić teraz? No, prawda, ten sam wzór zastosować, tylko w miejsce a muszę wpisać b w tym wzorze. Czyli co, zamiast a2, b3 będę miał b2, a3. No to piszę b2, a3 minus b3, a2. Prawda? Czyli jeszcze raz, stosuję ten wzór, tylko zamiast a mam b. Prawda? A i b są zamienione tutaj w tym wzorze, zamienione miejscami. Potem jest b3, a1 minus b1, a3. I wreszcie potem jest b1, a2 minus b2, a1. I teraz popatrzmy, jak się mają te współrzędne do tych. Popatrzmy na pierwszą. b2, a3, no b2, a3 też tu występuje, ale ze znakiem minus. Potem jest a2, b3 ze znakiem minus, a tutaj jest a2, b3 ze znakiem plus. Aha, czyli pierwsza współrzędna tego wektora, to jest minus pierwsza współrzędna tego wektora. Dalej, druga współrzędna. b3, a1, no mamy b3, a1, tylko znowuż ze znakiem minus i b1, a3 też tu mamy, też ze znakiem minus. I podobnie łatwo sprawdzić trzecia współrzędna, prawda? B1, A2 to jest tutaj, B1, A2 i B2, A1 to jest tutaj. Czyli to jest minus A razy B. Czyli widzimy, że ten iloczyn wektorowy ma taką własność, że ta operacja zależy od tego, co jest po lewej stronie, który wektor stoi po lewej stronie tego znaczka, a który po prawej. Iloczyn skalarny był symetryczny. Wszystko jedno, czy napiszemy A razy B, czy B razy A. No tutaj musimy uważać, bo jak zamienimy kolejność wektorów, to ten iloczyn wektorowy zmienia znak. Dobrze, teraz chciałem pokazać, jak ten wzór łatwo zapamiętać, czyli widać, że on ma coś wspólnego z wyznacznikami. Więc ja może pokażę teraz, jak to łatwo zapamiętać ten iloczyn, ten wzór. Czyli jak piszę A2, A1, A2, A3, czyli tworzę taką macierz z tych wektorów, z ich współrzędnych, B1, B2, B3. A tutaj jako trzecią kolumnę wpisuję takie wektorki jednostkowe w kierunku 1, 2 i 3. E1, E2, E3. I teraz liczę taki wyznacznik, tak jakby to były liczby, prawda? Tylko tak, teraz pamiętam, że to są liczby, a to są wektory jednostkowe. Czyli tutaj otrzymam ten wyznacznik, to będzie taki wektor i jego kolejne współrzędne to mi dadzą właśnie te pojawią się te współczynniki tutaj. Czyli teraz taką, to jest macierz 3 na 3, więc przypomnę taki wzór Sarusa tak zwany. On to jest taki mnemotechniczny wzór, który pozwala nam obliczyć wyznacznik. Mianowicie przepisujemy jeszcze raz te dwa pierwsze wiersze, czyli będzie A1, B1, E1, A2, B2, E2. No i bierzemy takie trzy iloczyny z plusem i trzy z minusem, prawda? Czyli tak, to jest taki iloczyn pierwszy, potem drugi i potem trzeci i potem trzy iloczyny takie w drugą stronę i one będą ze znakiem minus. To jest taki, no taki mnemotechniczny wzór dla macierzy 3 na 3, który pozwala nam obliczyć wyznacznik, no więc liczymy ten wyznacznik. Teraz tak, czyli A1, B2, E3 plus A2, B3, E1, A2, B3, E1 plus A3, B1, E2, A3, B1, E2 i teraz idą trzy wyrazy z minusem. Minus A3, B2, E1 minus A1, B3, E2 i minus A2, B1, E3. No i teraz zbieram współczynniki przy odpowiednich tych wektorach jednostkowych, czyli przy A1 co stoi? A2, B3. No to jest to. I jeszcze mam tu minus A3, B2. To jest
E1 plus, co stoi przy E2? Czyli to już sobie wyliczyłem, co stoi przy E2? A3B1 to jest to i minus A1B3. To jest E2 i plus, i co stoi przy E3? A1B2 to jest to minus A2B1. Tak, czyli to jest zapis dokładnie takiego wektora o współrzędnych, no właśnie tych, prawda? To jest jego pierwsza współrzędna, czyli A2B3 minus A3B2. To jest druga współrzędna tego wektora, A3B1 minus A1B3. I tu jest trzecia współrzędna, A1B2 minus A2B1. Czyli to jest taki mnemotechniczny wzór, który przy pomocy wyznacznika pozwala nam tutaj, prawda, dobrze zadbać o znaki tych mniejszych wyznaczników, prawda? Bo to są takie, jakby, jak ktoś słyszał, to jest jakby rozwinięcie Laplace'a, piszemy względem tej trzeciej kolumny i to są te kolejne współczynniki. No dobrze. Czyli to jest nasz iloczyn wektorowy. Teraz tak. O, tutaj mam pewien rysunek, który za chwilę omówię. No i zobaczmy, może obliczmy jeszcze, zobaczmy jak to tam, zastosujmy ten wzór. Powiedzmy, że A to jest 1, minus 2, 0, a B to jest powiedzmy 2, 3 i 0. To wtedy co to jest A razy B? No to tak, pierwsza współrzędna A2B3 minus A3B2. A2, czyli minus 2 razy B3, czyli 0, minus A2B3 minus A3B2. 0 razy 2. No dobrze, 0 razy 3, przepraszam, 0 razy 3. No ale widzę, że to jest 0. Teraz druga współrzędna. A3B1, czyli 0, A3 razy 2, minus A1B3, minus 1 razy 0, no to znowuż jest 0. I trzecia współrzędna to jest A1B2, czyli 1 razy 3, minus A2B1, czyli minus 2 razy 2, czyli co to jest? 3 plus 4, czyli 7. I teraz właśnie ten rachunek pokazuje na pewną istotną cechę, istotną własność tego iloczynu wektorowego, mianowicie, no tu ona się ujawniła, to są wektory, które leżą w płaszczyźnie z równe 0, prawda? Ich trzecie współrzędne są 0. A iloczyn wektorowy teraz ma tylko współrzędną z, czyli jest prostopadły do obu tych wektorów. I teraz to jest właśnie bardzo ważna własność tego iloczynu wektorowego, mianowicie, że on jest prostopadły do tych wektorów, które, do płaszczyzny utworzonej przez te dwa wektory. Tu mam, powiedzmy, wektor A, tu mam wektor B i się okazuje, że ten iloczyn wektorowy A razy B to jest wektor, który jest prostopadły do tej płaszczyzny. Tu jest A razy B. To jest wektor, który tutaj ma kąty proste. No, on jest prostopadły do obydwu. No właśnie, ale teraz oczywiście jest wiele wektorów prostopadłych, więc jego długość, no jego długość to jak ona się ma do tych długości wektorów A i B, jaką ma interpretację długość takiego iloczynu wektorowego, to będzie w jednym z następnych filmów, ale oczywiście kierunek prostopadły to taki wektor ma jeszcze dwa zwroty. Skąd ja wiem, że ten wektor jest do góry, a nie do dołu? I to właśnie jest tak zwana reguła prawej ręki nam w tym pomaga. Tu jest taki rysunek, że jeżeli mój palec wskazujący, jeżeli rękę ustawię tak, że palec wskazujący jest i palec środkowy tworzą mi taką płaszczyznę i one są w kierunku wektora A, czyli to jest w kierunku A, a to jest w kierunku B, to mój kciuk wskazuje kierunek albo zwrot wektora, iloczynu wektorowego A razy B. Inaczej można sobie pomyśleć o takiej regule śruby prawoskrętnej, mianowicie nakręcam wektor A na B, czyli
Wektor A to jest ten, który stoi po lewej stronie mojego znaku iloczynu. Pamiętamy już, że ważne jest, co stoi po lewej, co stoi po prawej. Czyli nakręcam, wyobrażam sobie, że trzymam słoik, prawda, i kręcę pokrywką tak, żeby A nakręcał na B. Czyli kręcę w ten sposób. No i teraz albo mi się wykręca ta pokrywka, czyli do góry, no albo mi się wkręca, czyli do dołu. I to jest ta sama reguła śruby prawoskrętnej albo reguła prawej dłoni. Dobrze, i na zakończenie chciałem jeszcze, żebyśmy zobaczyli, że rzeczywiście nie tylko, że ten wektor rzeczywiście jest prostopadły. Czyli co? Czyli musimy, tu mamy wzór na iloczyn wektorowy A i B i musimy ten pomnożyć ten iloczyn na przykład przez wektor A. Tak, skalarnie z kolei A1, A2 pomnożymy skalarnie i zobaczymy, że powinno nam wyjść 0. Oczywiście, jeżeli on jest prostopadły do A, jeżeli ten iloczyn skalarny wyjdzie 0, no to wiemy już, że ponieważ to się tylko różni znakiem, czy A razy B, czy B razy A, więc jeżeli ten wektor wyjdzie nam prostopadły do A, no to również będzie prostopadły do B, bo wtedy tutaj się zmieni tylko znak. Dobrze, czyli policzmy taki iloczyn skalarny. Dobrze, czyli liczymy iloczyn skalarny, czyli A razy B skalarnie przez A. No dobrze, to liczymy. Czyli patrzymy, pierwsza współrzędna A to było A2B3 minus A3B2. Tak, teraz iloczyn skalarny to jest, mnożymy odpowiadające sobie współrzędne i dodajemy. Czyli to mnożymy przez A1. Plus druga współrzędna iloczynu wektorowego, czyli co? A3B1 minus A1B3. A3B1 minus A1B3. To mnożymy przez A2. No i trzecia współrzędna, czyli A1B2 minus A2B1 razy A3. No dobrze, teraz te nawiasy pomnożymy i zobaczymy, że powinno nam wyjść 0. Czyli tak, liczymy. Czyli będzie tak, A1, A2, B3. A1, A2, B3. To jest tak, pierwsze. Potem jest co? Minus A1, A3, B2. Minus A1, A3, B2. Potem jest co? A2, A3, B1. Czyli plus A2, A3, B1. No tutaj już zmieniam kolejność, prawda? Bo to są liczby, więc piszę tak, żeby mi było wygodnie. Najpierw piszę A, a potem B. I potem jest minus A1, A2, B3. Minus A1, A2, B3. I potem co tu mam? A1, A3, B2 plus A1, A3, B2 i minus A2, A3, B1. A2, A3, B1. No dobrze, to patrzymy tak. A1, A2, B3. A1, A2, B3. Aha, czyli to się skraca z tym. A1, A3, B2 ze znakiem minus. I tu mam A1, A3, B2 ze znakiem plus. Czyli to się skraca z tym. I mam A2, A3, B1, A2, A3, B1. Czyli to jest rzeczywiście 0. Tak, czyli wobec tego rzeczywiście, przepraszam, A razy B razy A to jest 0. Czyli ten wektor jest prostopadły do wektora A. No i teraz, że on jest prostopadły do wektora B, to może zróbmy jeszcze taki rachunek szybki. Ja mówiłem, że to wynika z tego, że to jest, jak zmienię znak, to dostaję minus, no ale zobaczmy jeszcze na własne oczy. Czyli A razy B, że skalarnie przez B to powinno wyjść 0. No ale ja wiem, że, czyli co, wiem, że tutaj no A i B to są dowolne wektory. Teraz mnożę skalarnie iloczyn wektorowy A razy B przez ten wektor pierwszy, który stoi tutaj. No to, czyli ten wektor, tu to ma być wektor pierwszy w tym iloczynie. No to ja wiem, że teraz A razy B to jest minus B razy A. To już żeśmy sprawdzili. B razy A to jest minus ten wektor, prawda? I teraz ja jeszcze mnożę go skalarnie przez B. No ale teraz wiem, że iloczyn skalarny to ja mogę z każdego czynnika wyłączyć, z każdego tego wektora czynnik skalarny wyłączyć przed iloczyn skalarny, czyli będzie minus B razy A
razy b. No ale co? No teraz jak się nazywają te wektory, to oczywiście jest wszystko jedno. Tutaj, czy one się nazywają a razy a, b, czy b, a, prawda? Bo tutaj ten wzór mówi tyle, że jak wezmę iloczyn wektorowy dwóch wektorów i pomnożę skalarnie przez ten, który stoi na pierwszym miejscu, to mam 0. No to właśnie mam taką sytuację. Mam dwa wektory, ich iloczyn wektorowy i mnożę skalarnie przez wektor, który stoi na pierwszym miejscu. No to to jest 0, czyli to jest minus 0, czyli 0. Dobrze, czyli rzeczywiście jest 0. Czyli reasumując, jest ten wzór, jest też sposób na zapamiętanie łatwe tego wzoru, więc wynikiem działania, wynikiem iloczynu wektorowego jest wektor o trzech współrzędnych i ten wektor jest prostopadły do każdego z tych wektorów, które tworzą ten iloczyn wektorowy. Prawda? I teraz jego zwrot jest zadany przez tę regułę śruby prawoskrętnej albo regułę prawej dłoni. Prawda? Tutaj palec wskazujący to jest pierwszy wektor w iloczynie wektorowym, palec środkowy drugi i wtedy to one tworzą płaszczyznę i wtedy kciuk wskazuje nam zwrot iloczynu wektorowego. No a co się stanie, jeżeli nie ma płaszczyzny, czyli jeżeli A i B są proporcjonalne? Tak? Zobaczmy, co to znaczy, że są proporcjonalne. No to już może się powołam na taką ważną własność wyznacznika, a jak że, prawda, wyznacznik jest 0, jeżeli mam dwie kolumny proporcjonalne. Tak? Czyli jeżeli te wektory mamy taką sytuację, że A jest proporcjonalny do B, czyli jeżeli B jest jakaś liczba, może ją nazwę P razy A, P jest dowolną liczbą rzeczywistą, to wtedy A razy B wektorowo jest 0. No? Czyli, no i na odwrót, można się przekonać tutaj, że jeżeli iloczyn, jeżeli mamy dwa niezerowe wektory, iloczyn wektorowy jest 0, to tylko wtedy, kiedy one są proporcjonalne.